Hejka kochani, a w dzisiejszym odcinku zapraszam was na unboxing. Jest to unboxing paczki ambasadorskiej od Chance by Lunka. Więc ogólnie bardzo dziękuję, że wybrałaś mnie na swojego ambasadora. I ogólnie teraz zobaczymy, czy czarmsiki są godne polecenia. Ogólnie kochani, pierwsze co mogę zobaczyć to naprawdę takie prześliczne pakowanie. Nie ma po prostu co się stać charmsom. Jest to taka niebieska, śliczna kopertka i tutaj jest wypełniona jeszcze bąbelkami, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mega na plus. I tak, charmsiki dostajemy w takim oto również takie jakby... jak to nazwać? W takim opakowaniu, takim strunowym. W sumie jest to takie standardowe opakowanko dla charmsów. I ogólnie jest ono też bardzo ładnie zapakowane, więc teraz zobaczymy, co mamy tutaj w środku. Okej, kochani, a więc naszym pierwszym charmsem jest taki śliczny charmsik banan. I pierwsze, co mogę zobaczyć, to, że karabinczyk jest tak bardzo fajnie zamocowany. Nic tutaj się ogólnie... nie urwie, nie ma na to szans, więc naprawdę mogę wam polecić wykonanie. Ale zobaczcie również, jaki ten charmsik jest piękny ogólnie. Nie spodziewałam się, że dostanę jakby tak bogato te charmsy. Myślałam, że po prostu jakieś misiaki i tak dalej. A tutaj właśnie taki fajny. Więc ogólnie, jak widzicie, możecie u Lunki zamówić takiego bananka. I ogólnie jest on bardzo fajnie wykonany. Następnie mamy tutaj takie pudełeczko z ciasteczkami chyba. O, i również tutaj jest bardzo fajnie zamocowany karabinczyk. Ogólnie nie widać, żeby tutaj było jakieś łączenie czy coś tam, więc no jak najbardziej wam mogę polecić. O, tam przez chwilę ostrość uciekła, ale no. I ogólnie charmsik również jest bardzo, bardzo ładny, więc bardzo dziękuję. I następnie myślałam, że jest to taka standardowa kostka lodu, ale słuchajcie, jest ona taka większa niż inne. Jakby zaraz dam wam porównanie do tej, jakiej ja mam. Okej, słuchajcie, to jest ta moja kosteczka, ona jest taka dosyć mała, a zobaczcie, jaka ta jest duża, wow. Jakby totalnie się tego nie spodziewałam. Ale ogólnie również tutaj wszystko jest bardzo fajnie zrobione, karabinczyk jest fajnie zamocowany. I ogólnie no właśnie podoba mi się to w tych charmsach, że jest mega duży wybór u Lunki. I zobaczcie też wykonanie, no tutaj po prostu nie ma to się jak oderwać, jakby nie wiem jak to ciągnęła. No to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobione, więc ogólnie jak najbardziej wam mogę polecić. Ale ogólnie nie jest to jeszcze koniec, bo został nam ostatni charmsik. I jest to taki pierożek, taki słodziutki. Zobaczcie, takie ma policzka. Fajne, różowe. I ogólnie tutaj też wszystko jest ok. Jakby nic się nie urywa i tak dalej. Więc no, bardzo, bardzo fajnie, no. Jak już mówiłam. I ogólnie macie u Lunki również bardzo spoko ceny, bo nie są w ogóle drogie charmsy, a są naprawdę bardzo fajnie wykonane. I ogólnie jest duży wybór, naprawdę. Więc ja dostałam takie 4 bardzo fajne charmsy i są one bardzo, bardzo godne polecenia, więc szczególnie szybko lećcie do Lunki. Jakby mega fajne wykonanie. Ale słuchajcie, kochani, jeszcze dostałam w gratisie taką naklejkę na konia. Jakby jest taka słodziutka, zobaczcie tylko, taki misiu. Jakby mega, mega fajnie, mega dziękuję. I no. I jeszcze tutaj było takie malutkie kółeczko. O, takie. Więc można sobie na przykład charmsa zrobić samemu, czy coś. Ale ogólnie bardzo, bardzo serdecznie mogę polecić Lunkę. No po prostu, no nie spodziewałam się aż tak dobrego wykonania charmsów, nie widać zbytnio tego łączenia i tak dalej, ich jakość jest naprawdę fajna, więc jak najbardziej wam mogę polecić. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Lunkę możecie znaleźć na Instagramie Charms by Lunka, więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.